przyjaciele, posłuchajcie nas. W Estonii jesteśmy grupą religijnych fanatyków. Jesteśmy fanatykami Chrystusa. Żyjemy w kraju religijnym, w kraju, który teoretycznie wszystko wie o Bogu, a w ogóle Go nie przeżywa. Wiecie co? Bóg jest osobą. Nie wiem, czy ktoś wam w ogóle mówił, Jezus to jest osoba. Wiecie dlaczego? Bo On stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Tak mówi Słowo Boże, że jesteśmy do Niego podobni. Ale wiecie co? Tak się składa, że Bóg jest duchem i Go nie widać. A nas widać. A wiecie dlaczego? Bo ten Bóg żyje w nas. My jesteśmy duchami. Człowiek to duch, ma duszę, umysł i mieszka w ciele. Ale wiecie co? Dawno, dawno temu był pewien człowiek o imieniu Adam i Adam załatwił nam wspaniałe życie na tej ziemi, pełne grzechu i niemocy. Ale wiecie co? 2000 lat temu człowiek, zarazem Bóg, Jezus, z zawodu Chrystus, przyszedł na ziemię, aby dać nam wolność. Wolność od czego? Nazywa się to potocznie zbawienie. On dał nam wolność od własnego ego, że możemy już nie żyć my jako egoistyczni ludzie, ale jako ludzie podobni do Boga. Wiecie co? 2000 lat temu On tam umarł i wziął wszelkie niemoce i wszelkie choroby każdego człowieka. Każdego. Ja mam na imię Tadeusz Lisiecki, wyglądam tak, nie będę się chował za żadną doktryną religijną. Ja spotkałem w swoim życiu żywego Boga. Nie wiem jak wy, ale ja Go doświadczyłem. 30 lat żyłem jako normalny człowiek, chodziłem do kościoła, albo nie chodziłem, bo generalnie miałem wywalone na religię. Miałem wywalone na kościół i na cały ten system, bo tam nigdy nic nie było. Miałem wywalone na choinki, święconki, różne innego rodzaju rzeczy. Ale wiecie co? 4 lata temu spotkałem człowieka, który mówi mi o dobrym Bogu, że Bóg jest tylko dobry, a diabeł jest tylko zły, że diabeł to frajer i bita bała, który tylko znęca się nad człowiekiem i chce, żeby człowiekowi się nie udało. I wiecie co? On mi wtedy powiedział, że człowiek jest łaską zbawiony, nie z uczynków, żeby się nie chlubił, żeby nie powiedział, że jest dobrym człowiekiem. I jak jesteś dobrym człowiekiem, to gdzieś pójdziesz. Jak nie pójdziesz do nieba, to może pójdziesz do czyśćca, ale wiecie co? Nie ma czyśćca. Powiem wam dobrą nowinę. Nie ma czyśćca, nie ma przejścióweczki. Jest albo piekło, albo niebo. I wiecie co? Łaską człowiek jest zbawiony. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że On zmartwychwstał, zbawiony będziesz. Nic nie można do tego dodać. Nic. Nic więcej. Aż tyle. Wystarczy krzyknąć do Niego, Boże, ja Ciebie potrzebuję. I wiecie co? Ja wtedy, ja nie wiedziałem, co się dzieje ze mną, ale wiedziałem, że w środku jestem martwy, że w środku coś mi nie sprzęga. Ja skończyłem studia. Wybudowałem dom, mam dzieci, mam wspaniałą żonę. I wiecie co? Wiedziałem, że w środku mnie coś jest nie tak. Ja nie byłem złym człowiekiem, byłem dobrym człowiekiem. Dobrym człowiekiem. Ale wtedy wiedziałem, że coś we mnie jest nie tak i zawołałem, Boże, ja Ciebie nie znam, ja chcę Cię poznać. W kościele mi mówiono, że muszę na to zasłużyć, że muszę być dobrym człowiekiem, ale się okazuje, że bycie dobrym jest nieopłacalne na tym świecie. Sami dobrze wiecie, że jak człowiek nakradnie, to ma więcej. Jak nałapie dziewczyn, to wtedy może się pochwalić przed kumplami. Nieopłacalne jest bycie dobrym człowiekiem. Ale wiecie co? Powiem wam, dlaczego jest nieopłacalne. Dlatego, że bycie dobrym człowiekiem nie załatwi wam zbawienia. Może myślicie sobie, że jesteście podobni do zwierząt. Wiecie co? Ja nie. Ja, Bóg mi dał, wiecie po co usta? Żeby wyznawać chwałę Boga. Żeby uznać Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Żeby uznać, że ja Go potrzebuję w swoim życiu. Wiecie co? Ja wtedy, jak zawołałem do Boga, Boże, ja Ciebie potrzebuję. Wiedziałem, że pójdę do nieba. Wiecie co? Ja wtedy postanowiłem, nie wiem czemu, że się muszę ochrzcić. Ochrzciłem się. I wiecie co? Ja następnego dnia, jak wstałem, wiedziałem, że idę do nieba. Byłem tego tak pewien, jak żadnej innej rzeczy na świecie. Odbierałem poród swojej córki. I wiecie co? Mogłem poddać wątpliwość, że to jest moja córka, ale nie to, że idę do nieba. Dlaczego? Dlatego, że Bóg sprowadził wszystko do wyznania swoich ust. Jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Nic więcej nie potrzeba. Nie może ci ksiądz, ani inny człowiek powiedzieć, że możesz być dobrym człowiekiem.
bo to nie łaska, a łaska to niezasłużona przychylność. Jesteśmy tutaj po to, aby wam głosić, że łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków. To jest dobra nowina. Tak mówi Słowo Boże. Łaską jesteście zbawieni. Łaską. Trzeba to wziąć, to jest dar. Nic więcej nie potrzebujecie. 2000 lat temu Jezus dał nam siebie, abyśmy zostali zbawieni, abyśmy byli obywatelami nieba. Wiecie co? Ja tak sobie myślałem, ja skończyłem studia, ja sobie tak myślałem, po co człowiek żyje na tej ziemi? Czy po to, aby umrzeć? Nie. Bóg chce, abyśmy żyli wiecznie. I wiecie co? On naprawdę tego chce. To dobry, to Bóg jest dobry i tylko dobry. Naprawdę. Wiecie co? Od w momencie, kiedy ja spotkałem Boga, kiedy On przyszedł do mojego życia, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Zobaczyłem, że to, z czym żyłem do tej pory, to nieprawda. To nieprawda i to nie ma większego sensu. Bo 30 lat żyłem w lękach. Wiecie co? Jesteście chojrakami. Tak naprawdę, bo ja też byłem chojrak. Ale jak ktoś mnie przycisnął, to od razu się bałem. Jak była jakaś rzecz, która mnie to delikatnie przyciskała, ja już się zacząłem wtedy bać. Ale jak spotkałem Boga, wszystko się zmieniło w moim życiu. Przestałem się bać ludzi, przestałem się bać okoliczności. Mam wspaniałą pracę. Wiecie dlaczego? Bo się nie boję. Bo Bóg powiedział, że jesteście zwycięzcami. I ja to wziąłem. To się wydarzyło w moim życiu. Przestałem się bać kogokolwiek i czegokolwiek. Dzisiaj mam tą odwagę, żeby stanąć, powiedzieć z imienia, nazwiska, jak się nazywam i powiedzieć, że spotkałem Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Każdy wie, kto to jest Jezus, ale tylko z teorii. A Bóg to osoba i On naprawdę chce wspaniałych rzeczy dla każdego z was, dla każdego. Ale mówię wam, nie ma przejścióweczki. Jeżeli nie uznasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, pójdziesz do piekła. Idziesz do piekła. Nie dajcie się wciągnąć w różnego rodzaju dywagacje i teorie. Wiecie, co jest niebo? Naprawdę jest niebo. Wspaniałe życie wieczne. Nie tylko 30, 40, 50 lat. Daj Boże, jak was rak nie pozałatwia. Ale wiecie co? Bóg 2000 lat temu wziął na siebie wszelkie choroby, wszelkie niemoce, abyśmy tutaj żyli życiem wspaniałym. Abyśmy żyli tutaj zdrowym życiem. Jeżeli jesteś chory, zniewolony, wiecie co? To jest pryszcz. To jest pryszcz. Nieważne, czy ty masz łupież, czy masz raka, czy złamaną nogę. To jest naprawdę nieistotne. Przyjdź do nas. Przyjdź. Położymy na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli mi nie wierzysz, otwórz swoją zakurzoną Biblię. Tak jest napisane. Na ręce będziecie kłaść, a oni wtedy zostaną uzdrowieni. I my to robimy. Jeździmy po całej Polsce i głosimy, że Bóg jest prawdziwy. Że Bóg manifestuje swoją moc. Jeżeli chcecie, wypróbujcie mnie. Wypróbujcie mnie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś uwolnienia, na pewno, bo ja też potrzebowałem. Od zasranego lęku bałem się całe życie, że coś mi nie pójdzie, że dzieci będą chorowały, że coś pójdzie nie tak. Ale wiecie co, jestem wolnym człowiekiem. Dlaczego? Bo poznałem Ojca. Nie wiem jak wasi ojcowie, ale każdy z ojców zawiódł. Każdy z ojców coś zrobił nie tak. Zawsze każdego z waszych ojców też gdzieś nie było. W bardzo istotnej sytuacji, ale jest jeden, jedyny Ojciec, który jest zawsze. On powiedział, nigdy ci nie zostawię i nigdy ci nie opuszczę. I wiecie co? I to jest prawda. On mnie nigdy nie zostawi i nigdy nie opuści. Mogę zwyciężać, mogę robić niesamowite rzeczy. Uzdrawiamy tutaj chorych, wypędzamy demony. Jeżeli macie jakiegoś trupa w szafie, wskrzesimy go. Może wydaje wam się to śmieszne, ale to prawda. Dlaczego? Bo tak jest napisane w Biblii. Dawajcie! Dawajcie, wypróbujcie nas. Wypróbujcie. Jezus mówił, wypróbujcie mnie. Wypróbujcie nas, kochani. Wiecie co, jak ja spotkałem Boga, to On mnie do niczego nie zaczął zmuszać. Bo to dobry Ojciec. On chce, abyśmy byli wolni. On mnie uwolnił od wielu rzeczy. Dlatego On was nie zmusza. Ale... ponieważ Słowo Boże mówi, że cokolwiek wam powiedzą na ucho, głoście na dachach, więc głosimy wam dobrą nowinę, że Bóg jest dobry i tylko dobry, że wystarczy zawołać do Niego, Boże przyjdź, a On przyjdzie. Tak do mnie przyszedł. Wiecie co? Jeżeli słyszycie mój głos, może wstydzicie się podejść, może wstydzicie się w ogóle czegoś, ale w sercu swoim
czujecie jakieś poruszenie, zawołajcie do Niego. Zawołajcie, powiedzcie: Boże, ja Ciebie potrzebuję, tu na tym miejscu. Ja nie chcę tak dalej żyć. Ja wiem, że jest coś dalej. Przyjdź do mojego życia, Panie Jezu. I On przyjdzie. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić tutaj, usiądź w domu, zawołaj do Niego. Wołaj do Niego, On przyjdzie. Tak jak przyszedł do naszego życia i zmienił nasze życie. Nasze życie było pełne niemocy, tak jak i wasze jest. Niczym się nie różnimy. Niczym. Ale Bóg jest wspaniałym Ojcem i On chce, aby każde z Jego dzieci miało dobrze. Naprawdę. Naprawdę. Zostańcie, kochani, z nami. Słuchajcie to, o czym będziemy do was jeszcze mówili. Dzisiaj o godzinie 14:00 spotykamy się na ulicy Senatorskiej 9. Jeżeli się wstydzicie podejść tutaj, zapraszam was tam. Nic od was nie chcemy, niczego nie potrzebujemy. Bo wiecie co? Do nieba się nie można zapisać. Nie można poprzez zapisanie zostać zbawiony. Nikogo nie zapisujemy, nic od was nie potrzebujemy. Jesteśmy tutaj za własne pieniądze, ale Bóg dotknął naszego serca tak, że chcemy dzielić się z wami dobrą nowiną, dobrymi rzeczami, prawdą. Podchodźcie do nas, nie wstydźcie się.